Strzeli będą jak szakale, proszę Państwa, jak jastrzębie, jak orły. Jak w tej słynnej piosence. Widziałam. To tak pani widziałam? No nie. Przed Państwem Wariusz Mars! Widziałam morza cię, do góry wspił się niczym wiatr. Niebo to jego świat, z obłokiem tańczył w świetle dnia. Na program zaprasza firma Nice, lider w automatyce do bram i rolet. Główny sponsor reprezentacji Polski na żużlu. W takim momencie ja prawie na kolanach błagam organizatorów, żeby pozwolili mi wręczyć tę nagrodę. Się nie udało. Źle to rozegrałeś przez zadanie taktyczne. Ja sobie popatrzę, kto wręcza. Pudło, po prostu pudło. Nie miałeś optycznej przewagi. No nie. No, sorry. Nagrodę. Proszę Państwa, teraz mamy kategorię jaką? Trener roku. Oto nominacje w kategorii trener roku. Jacek Nawrocki, przez lata asystent brązowy medalista Ligi Mistrzów oraz srebrny klubowy mistrzostw świata. Bogdan Serwiński, trener i twórca potęgi Banku Sławomir Robert, trener, tak, w prawie prawie, w 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 prawie,
czy Państwo zauważyliście, ale dobry trener ma jedną niesamowitą cechę, bardzo charakterystyczną dla trenerów. Jego wypowiedzi nie da się zacytować publicznie. A nagrodę wręczy facet, o którym to trener mówi, że to wódz albo generał. I to jedyny człowiek, przy którym trener wypowiada się językiem literackim. Szef wszystkich szefów, proszę Państwa. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Mirosław Przedpełski. Zapraszamy. Miałem dzisiaj wieczorem trochę inne zadanie. Miałem dzisiaj według listów prasowych ogłosić trenera przyszłego reprezentacji. Niestety chyba to mi się nie uda, ale na szczęście jest taka rzecz, że jednak jakiegoś trenera mogę ogłosić i to jest strasznie z tego powodu cieszę. Nagrodę 4. plebiscytu siatkarskiego plus dla trenera roku otrzymuje Jacek Nawrocki. Konrad, dziękuję za zaufanie. Dziękuję chłopakom ze Skrybyłchatów, bo tak naprawdę to oni wykreowali mnie na to miejsce. I dziękuję. Dziękuję mojej najgorszej, najkochańszej żonie, bo dzięki temu, że toleruję taki styl życia, który prowadzę, jestem tutaj. A tak naprawdę marzę o tym, żeby się znaleźć w tym miejscu po sezonie udanym dla Skrybyłchatów i dla reprezentacji. Dziękuję. I to myślę, że są tacy, którzy wiedzą, że siatkówka to jest taki ping-pong w skali makro. A ja uważam, proszę Państwa, że to jest jeden z najpiękniejszych sportów na świecie. Za nami pierwsze kategorie, nagrody, emocje, przed nami jeszcze wiele wzruszeń, bo siatkackie plusy trwają. Wracamy już za moment, proszę Państwa. I bardzo proszę, trzymajcie rękę na pulsie. Na plusie, na... Trzymajcie rękę na nas, zostańcie z Polsatem. A przed Wami zespół Blue Cafe. Da.
Straconych przez nas czas, w gruzach wymarzonych.
Na program zaprasza firma Nice, lider w automatyce do bram i rolet. Główny sponsor reprezentacji Polski na żużlu.
Na program zaprasza firma Nice, lider w automatyce do bram i rolet. Główny sponsor reprezentacji Polski na żużlu. Musiała grać mecz ligowy w Bielsku Białej, ponieważ grała ten mecz,
przeciwko swojej siostrze z Gwardii Wrocław, więc siostra też nie mogła przyjechać, a rodzice też nie oglądali. Także panią mi pozdrawiamy, przekażemy na wiosnę.
Na program zaprasza firma Nice, lider w automatyce do bram i rolet. Główny sponsor reprezentacji Polski na żużlu.
Dziękuję za